Maciek, speaker mówi o tobie specjalista od skoczni w Hinzenbach. Faktycznie da się wyspecjalizować w skokach? Nie, bo w skokach ciężko wyspecjalizować się w skokach na jednej skoczni. Wiadomo, że staram się być wszechstronnymi zawodnikami, bo w Pucharze Świata co tydzień skaczemy na innej skoczni, które dość często znacznie różnią się między sobą, więc nawet nie byłoby sensu specjalizować się w jakiejś jednej skoczni. Wiadomo, trenując non-stop na jednej skoczni zwiększylibyśmy troszkę swoje szanse, ale nie jest to tak, że po prostu na jednej bylibyśmy mistrzami, a na innych byśmy nie istnieli, bo takie stare powiedzenie mówi, że jeżeli ktoś jest w dobrej formie, to skacze dobrze na każdej skoczni. Myślę, że to jest jednak prawdziwa opinia. Taki dzień daje ci powody do dumy, do zadowolenia? Do dumy może nie, bo troszkę mówimy tu już o jakichś bardzo dobrych skokach i przede wszystkim bardzo dobrych wynikach, jeżeli miałaby się pojawić duma, ale na pewno jest to udany dzień, bo dość dawno nie skakaliśmy w sytuacji zawodów, kwalifikacji, więc cieszy mnie powrót do Grand Prix i powrót w takim stylu, bo te skoki treningowe były naprawdę bardzo dobre, 2 razy 10, teraz w kwalifikacjach minimalnie gorszy skok, ale to cały czas są dobre odległości, dobre wyniki, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że jakby ta droga, którą obraliśmy po wakacjach, a właściwie kontynuacja planu z początku sezonu była dobra i ja się naprawdę dobrze czuję, także przyjechałem tu rzeczywiście pozytywnie nastawiony i te pozytywne myśli są ze mną nawet po kwalifikacjach. Dzisiaj dużo dzieje się w sporcie, też w tym polskim sporcie, ale dzisiaj podszedłeś i byłeś tak najbardziej zainteresowany Formułą 1. Tak, byliśmy świeżo po kwalifikacjach, które jeszcze zdążyliśmy oglądnąć w fotelu akurat. Zawodnicy dojechali do mety, musieliśmy zbierać się na skocznie, stąd jeszcze ten temat był dla nas gorący, a tuż przed rozpoczęciem kwalifikacji swój mecz rozpoczęli Polacy, także jeszcze wychodząc z szatni widziałem, że wygrali pierwszego seta, co też dodało mi troszkę animuszu i teraz nawet wychodząc z Exit Gate'u po swoim skoku widziałem, że Adam Małysz, zamiast patrzeć na skoki, to na telefonie ogląda siatkówkę, także też na bieżąco śledzimy jakoś ten wynik i oczywiście trzymamy kciuki za Polaków. Chyba przed telewizor nie zdążę, ale zaraz też w szatni odpalę transmisję i będę z naszymi zawodnikami, a jutro mam nadzieję, że jeszcze uda się zobaczyć wyścig w Sochi.